Witam serdecznie, szczęść Boże. Zajrzyjmy do Słowa Bożego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czytanie z listu świętego Pawła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Wyjaśnijmy to słowo przez pewne wydarzenie, które miało miejsce niedawno w moim życiu. Szedłem sobie ulicą koło dworca w Koszalinie i spotkałem pewnego człowieka, co do którego miałem pewność, przekonanie, że Bóg chce do niego przemówić. Więc zadałem mu pytanie, czy wierzysz w Boga? Czemu pytasz? No, to jest ważne pytanie, wierzysz czy nie wierzysz? No wierzę. No, a co z tego masz? No co z tego masz? I kiedy rozmawiałem z tym człowiekiem, to zauważyłem taki wielki baner przy dworcu w Koszalinie, na którym jest napisane Bóg mnie kocha, Bóg Cię kocha, coś w tym stylu. Bóg jest miłością, Bóg Cię kocha. I mówię, przeczytaj, co jest tam napisane. No Bóg mnie kocha. Wierzysz w to? No wierzę. No i co z tego? Co z tego masz, że wierzysz? Ciężkie pytania zadajesz. Nie, one są bardzo proste, tylko ty nad nimi nie myślałeś wcześniej. No proste, wierzysz czy nie wierzysz? No wierzę. No i co z tego? Się pyta mnie. Co ja mam z tym zrobić? No nawróć się. Nawróć się, daj się Bogu oczyścić. No i tu się zatrzymaliśmy, bo on nie chce się oczyszczać w kościele katolickim, nie wierzy w księży, sam się będzie oczyszczał. Mówię, jak chcesz to zrobić? Sam chcesz się oczyścić? Jak? Sam chcesz się usprawiedliwić? Jak chcesz to zrobić? Ty, będąc niesprawiedliwym, chcesz się usprawiedliwić? Nie masz szans tego zrobić. Nie możesz tego zrobić. Bóg nas powołał do miłości i z miłości. Jesteśmy powołani, jak mówi święty Paweł. Tych, których powołał, tych też usprawiedliwił. I to jest to coś, czego często nie chcemy przejść. Nie chcemy przez to przejść. Nie chcemy tego uznać, że my potrzebujemy usprawiedliwienia, bo jesteśmy grzesznikami. I to nie jednorazowego usprawiedliwienia, tylko nieustannej przemiany serca potrzebujemy. Po co? Właśnie, co z tego mamy, że Bóg nas kocha? Żebyśmy doświadczyli Jego chwały, żebyśmy doświadczali Jego obecności. Wiecie, Bóg sam ze sobą jest szczęśliwy i chce tym szczęściem obdarzyć nas, ale nie możemy tego szczęścia przyjąć, jeśli jesteśmy grzesznikami, jeśli żyjemy w grzechu. Trzeba odróżnić bycie grzesznikiem od bycia grzesznym człowiekiem. Jestem grzeszny, ale nie jestem grzesznikiem, bo nie trwam w grzechu, bo nie chcę trwać w grzechu. Odrzucam grzech, chociaż jestem grzeszny, bo jestem słaby i mam ciągotki do grzechu, bo jestem rozdarty, bo jestem słaby i niełatwo jest mi wypełniać to, co jest dobre. Łatwiej mi czynić to, co jest złe. Mieszkają we mnie dwa wilki, wilk dobry i zły. Tak? Kogo karmię, to ten wygrywa. Którego karmię wilka, ten wygrywa. Jeśli karmię dobrego wilka, no to dobry we mnie wygrywa. Jestem słaby, jestem grzeszny, ale nie chcę być grzesznikiem, bo Bóg nie będzie z grzesznikiem współpracował. Będzie współpracował, łaska Boża będzie współpracowała z człowiekiem, który chce być dobry dzięki temu, że On jest dobry. Mam nadzieję, że rozumiemy to. Nie chcemy być usprawiedliwieni często. Sami się usprawiedliwimy.
albo usprawiedliwiamy się tym, że wszyscy tak robią, wszyscy tak żyją. Więc czego chcesz od nas? Czego chcesz ode mnie? Wszyscy przecież tak żyją. Co, wszystkich Bóg wrzuci do piekła? Czemu nie? Jeśli wszyscy będą niesprawiedliwi, to wszyscy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Wiemy o tym, że tak nie jest, bo są ludzie, którzy są uznani przez Kościół za świętych, błogosławionych, czyli tych, którzy już doświadczają chwały Bożej i widzą Go twarzą w twarz. Wierzymy też w to, że są tacy ludzie, którzy umarli, jeszcze nie są w chwale Bożej, jeszcze nie przebywają w chwale Bożej, ale oczekują tej chwały, cierpiąc w czyśćcu, czekając na ten moment, kiedy zostaną usprawiedliwieni, bo zostali powołani, bo Bóg ich powołał. Bóg powołał wszystkich do tego, żeby wszyscy doświadczali miłości, ale nie wszyscy chcą być usprawiedliwieni. Nie wszyscy chcą dać się usprawiedliwić przed Bogiem. To trwa. Wchodzimy na górę, tak jak mówiłem wczoraj, wchodzimy na górę, doświadczamy miłości. Bóg nas przyciągnął do siebie, ukochał nas i teraz schodzimy do normalności, do codzienności i tutaj zaczyna się cała jazda. Nawracamy się, upadamy, nawracamy się, upadamy, nawracamy się po to, żeby nie upadać i ciągle jesteśmy usprawiedliwiani dzięki Jego krwi. Zgrzeszyłem, więc co? Biegnę szybko po usprawiedliwienie. Przepraszam Cię, Boże, księże, daj mi odpuszczenie grzechów. Ksiądz mi daje odpuszczenie grzechów, bo spełniam 5 warunków dobrej spowiedzi. I wtedy jestem usprawiedliwiony i zaczynam doświadczać chwały Bożej. Tak to działa. Obyśmy o tym tylko pamiętali, że to jest proces. Do chwały Bożej dorastamy. Idziemy i w końcu, kiedyś, po śmierci, jeśli umrę zanim umrę, to nie umrę, kiedy umrę. Te znane słowa księdza Pawlukiewicza, świętej pamięci, to się musi we mnie dokonać. Muszę umrzeć, zanim umrę. To wtedy nie umrę, kiedy umrę, tylko będę w chwale Bożej. Będę doświadczał tego, do czego jestem powołany. Od początku świata Bóg sobie wymyślił mnie, Bóg sobie wymyślił Ciebie, powołał Cię, przeznaczył Cię do chwały Bożej. Dasz się przytulić, dasz się doprowadzić do tej chwały, czy nie? Jeśli tak, to będziesz doświadczał chwały w swoim życiu, będziesz doświadczał Bożej chwały w swoim życiu, bo Bóg Cię okryje swoją chwałą i będziesz doświadczał szczęścia, ale musisz dać się usprawiedliwić, bo jesteś grzeszny, grzeszniku, bo jestem grzeszny, bo jestem grzesznikiem, bo upadam. Choć chcę być sprawiedliwy, to jednak upadam i ciągle muszę być usprawiedliwiany przez Niego w Kościele. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.